takie zawiadomienie zostanie złożone tutaj pani Karabin. Taki wniosek niezwłocznie jest wiele. Masz pan? A, pani z autostrady. Chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę z tej hali, która jest planowana w Rzeszowie. Natomiast jakby przy tej sprawie wyszło takie dwie sytuacje, które dla mnie są trochę mało komfortowe. Ponieważ po pierwsze od 2011 roku pisali się różne pisma, ponieważ tam jakby z naszego punktu widzenia myśleliśmy o boisku szkoły, nie o hali. Cały czas te pisma tam się pojawiały, niestety na żadne odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Wiem, że na komisjach już jakiś czas temu była podejmowana, nie wiem, 2-3 tygodnie temu też kwestia tej budowy hali w Orzechowie i też jakby nie dostałam żadnej informacji, że w ogóle na komisji będzie poruszana taka sprawa. Myślę, że jako sąd jest, no dobrze by było też dać znać, żeby również mogła się z tym zapoznać. Natomiast jakby, no mówię, w tym momencie zwołaliśmy zebranie wiejskie. Zresztą napisaliśmy ten plan o dobrze miejscowości. No i teraz musimy go po raz drugi poprawiać, tak? Bo okazało się, że miasto Wojska będzie kara jednak tego, gdzie nie przyjęliśmy. Ja mam też bardzo taką dużą prośbę o to, że jeśli coś jest planowane, no to żebyśmy również ja jako sąd, czy jeżeli jakieś takie informacje również otrzymywać, żeby nie było takiej sytuacji właśnie, że jak podjęłem dokument, robimy zebranie, mieszkańcy też mają ten dokument jakiś łatwa, zwłaszcza nie są tylko nasze przyjęcie, ale również było to przygotowane z panem dyrektorem, która też swoje właściwie wyraziła. I chciałam się zwrócić właśnie za pan prośbą o to, żeby nie wiem, jak jest w przypadku innych sołtysów, bo być może oni się tego dowiedzą, tak? Na komisji będzie też sprawa, czy są jakieś plany. Więc ja bym chciała przychodzić właśnie do tej informacji, żeby no jest to chyba się to samo sobie, to są znowu zwoływać i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Myślę, że to wynika i vice versa. My byliśmy zaskoczeni, bo pierwszy raz w historii odbyło się zebranie sołeckie bez poinformowania urzędu. Pan sołtys, więc to zazwyczaj na terenie naszej gminy jest informowany urzędu o odbywanych zebraniach sołeckich, to odnośnie tej kwestii. A jeżeli chodzi o niezgodę się z tym informowaniem, to informacja jest jak najbardziej przekazywana. Jeżeli temat zmian w budżecie przeze mnie zaproponowany, odbyło się spotkanie z gospodarzem Szkoły Podstawowej w Orzechowie, czyli z panią dyrektor, która poparła, a wręcz była inicjatorką pomysłu, żeby wybudować salę w Orzechowie. Wspólnie z panią dyrektor tą propozycję uznaliśmy za godną rozważenia i została ona przedstawiona na Radzie Gminy. Dosłownie kilka dni temu odbyły się pierwsze komisje. Dzisiaj po wprowadzeniu, znaczy po podjęciu uchwały przez państwa radnych, jak najbardziej tę informację chciałbym przekazać do sołectwa. A jeżeli chodzi o ten plan odnowy, ja powiem, bo ten wniosek był pana radnego, uznałem, że niezasadne byłoby w tej chwili poddawać pod obrazy rady tego planu odnowy z tego tytułu, że wystąpię do pani sołtys, żeby sołectwo rozważyło ewentualność pisania do planu odnowy tej sali. Jeżeli to uzyska akceptację sołectwa, to wtedy bym poprosił państwa radnych i przygotuję taką uchwałę. Gdyby temat dzisiaj był na projekt uchwały, ale radny dzisiaj chciał wprowadzać uchwałę na sesję. No ja nie dostałem, a ustawowo wpływam do mnie i ja oceniam go formalnie i pod względem przepisów prawnych na taki wyobraź. Ja mogę ten projekt uchwały, gdyby użyć z akceptacji, oczywiście. Nie, no to wymaga wykonania analizy prawnej. Ja odpowiadam za ocenę uchwał pod względem prawnym na sesję. Ale to odrębny temat, to ja tak wrzucam dygresyjnie. Jeżeli skierujemy pismo do sołectwa z prośbą o rozważenie ewentualności prowadzenia do planu odnowy tej sali, jeżeli ona nie uzyska akceptacji, będziemy szukać innych środków lub zrezygnujemy, jeżeli będzie wola sołectwa, że sołectwo nie chce tej sali. I dopiero poddałbym tą uchwałę pod obrady rady po prostu. Więc taką proponuję kolejność.
Najważniejsze, że jest decyzja moja i Państwa Radnych o wstawieniu tej inwestycji do planu inwestycyjnego. Chcielibyśmy w najbliższych miesiącach zrobić projekt. Myślę, że to zadanie warto zrobić jak najszybciej, bo jeżeli by była decyzja sołectwa negatywna, to nie będzie. Oczywiście to nie jest moja decyzja, jeżeli Państwo decydują, że jest ta sala niepotrzebna i ten głos społeczny zaakceptujemy. A że z braku może komunikacji, bo jeżeli byśmy wiedzieli o takim zebraniu, to po prostu byśmy na pewno tą cenę uwagę może by się udało wnieść, jeżeli chodzi z naszej strony. Zresztą tak się odbywało, że w takich zebraniach uczestniczyliśmy i nawet ma to taki pozytywny element, że mieszkańcy dowiadują się o zamierzeniach wójta i rady gminy i wtedy jest większe zrozumienie. Jeżeli idzie to pod drugą stronę, to jak najbardziej, ale wychodzą takie po prostu niedoprecyzowania, które powodują sytuację dzisiejszą. Ale ja się cieszę, że Państwo Radni zaakceptowali moje propozycje zmian w budżecie. Uważam, że warto tym dwóm salom dać szansę z tego tytułu, że potrzeba powstania tych sal jest duża. Podwyższy to atrakcyjność placówek oświatowych i zdecydowanie w tamtym terenie uaktywni i pewne pozytywne zmiany. No właśnie już a propos właśnie teraz Ław Twierz chciałam zapytać, czy to też nas dotyczy, czy do planu odnowy będzie dopisane właśnie Wydaje mi się, że cała jest w planie odnowy. Tak, na 90%. Tak, tak. Jest. Czyli to nie będzie to widowane, bo właśnie najpierw jest zaplanowany ten plac zabaw. Teraz słyszę o hali. Kolejność będzie taka, że najpierw plac zabaw. Plac zabaw jest inwestycją rozpoczętą. A mówimy o kolejnym zadaniu. Zresztą jeżeli te propozycje urzędu, które są oceniane przez sołectwo, też jest to dobry kierunek. Z tego tytułu, że my pokazujemy jako samorząd Wojewódzki, jakie kierunki obieramy. I oczekujemy akceptacji lub nowych propozycji. Jeżeli nie ma tej możliwości, że my te propozycje wnosimy, to będą takie sytuacje. Myślę, że to nie jest problem, ale jakaś tam sobie jest. A druga rzecz, chciałam powiedzieć a propos wody, już rozmawiałam z panem kierownikiem. Jestem inkasentem wody w Koławicach Pierwszych. I tak, nie wiem, prośba, wniosek, już prosiłam pana kierownika, żeby robić może takie przeglądy właśnie, żeby raz na jakiś czas, no nie wiem na jaki, czy raz do roku, czy raz na jakiś inny okres, wysłać kogoś czy z zakładu komunalnego, chodzi tu o jakiegoś pana czy panów, o sprawdzenie od domu do domu liczników i czy te osoby podają. Bo, dlatego, że mam takie osoby, które nawet nie wpuszczają do na swoją posiadłość. Nie podają. No ale ja nie wejdę się, bo zdają mi sobie przechodzenie, jest tak. Więc ja nie wejdę, co kilka lat nie podają sam licznika. Ja nie mam. No to zgłoś tak. Mocy, tak? Wejść tam, tak? Przez rok czasu zauważyłam, że to różnie jest, także to nie są różne. Nie wiecie, jak nie wiem, trzeba wchodzić, przeczytać i... No dobrze. Moja żona też by pani nie wpuściła, ja biega, tak? A widzę na liście, że osoba dana 4 lata nie podaje stanu wcześniej. To tylko jeszcze kontrolował. Może jeżeli pójdzie o plus panu, czy ileś i to wtedy... I to jest... To też są jakieś straty, tak? Bo są osoby, co po 5 lat, 4 nie podają stanu licznika. No właśnie, czy tam plomby są na licznikach, czy nie ma? Pani Sobie tutaj proponuje tą kwestię z kierownikiem zakładu wyjaśnić. Macie umowę i myślę, że znajdzie się to sobie do wiązania. Jeszcze chciałem zapytać w sprawie tych tam, bo widzę, że idziemy tak dobrym tropem, że niektórzy są zdziwieni, że chcą boisko, my już kawę. Za chwilę stadion zaproponujemy i nie ma się co dziwić. Ale tak na poważnie to chciałem, panie wójcie, upewnić się tylko w jednym, bo ja głosowałem oczywiście za tym, że te dwie hale, drugą byłem zaskoczony, ale tak, jeśli mamy pieniądze różne. No hale. Ja tylko chciałbym wiedzieć jedno, że my przed jakimkolwiek zdecydowaniem będziemy mieli porównanie, bo ja nie, no,
nie ukrywam, że mówimy 24 na 12 i to jest wszystko, co mówimy. Ja chciałbym wiedzieć trochę więcej o tych salach, halach, jak kto wie, bo ja myślę, że ludzie sobie zdają sprawę, że na przykład jeśli się ograniczymy do czegoś, to przez jakiś później, nie wiem przez ile, nie będzie nic tam więcej, powiedzmy, dorabiane, no bo może czasami lepiej się zastanowić. Ja to mówię głównie o Rzechowie. Powiem szczerze, że ja tam nie ukrywam, że nie byłem zwolennikiem, ale pan Wójt mnie przekonał, że trzeba, bo Rzechowie też. Byłem zwolennikiem i proponowałem chyba jako pierwszy salę w Goławicach, że powinniśmy w tej kadencji, ale mówię, co do Rzechowa nie byłem taki, bo porównując tak jakby nawet ilość uczniów tu, a ilość uczniów tu, czyli jakby obłożenie tej sali, hali, obojętnie co postawimy, no jest taka różna. Ja chciałbym wiedzieć przed zdecydowaniem, co tam w końcu będzie, że rozumiem, że radni będą powiadomieni, że będzie to tak, nie wiem, nie chciałbym się tu teraz określać, co tam ma jeszcze być, ale że będziemy wszystko wiedzieć o tym obiekcie. Nie będzie szatny, nie jak najbardziej wydaje mi się to zasadne, tak jak na etapie projektowania przedszkola, wspólnie podejmujemy decyzję, jaki obiekt byśmy chcieli, żeby powstał, również planujemy decyzję, tak będzie w przypadku budowy pusta. Taka kwestia odnośnie tej komunikacji. Więc tak, jednym z wniosków do budżetu była kwestia projektu boiska, który miał być złożony wniosek do PROW-u, teraz chyba w maju będzie nadbór. No to nie mówimy, że nie wiem, nie było komunikacji. Poza tym kwestia taka, że no, według, zgodnie z statutami SOES, sołtys powinien być uderzeniany o takich no, ważnych kwestiach, które są podejmowane gdzieś na merytorycznej komisji, które dotyczą jego sołectwa, więc myślę, że też taka, to zrobię, natomiast... Komunikacja między panem a żoną jest. Proszę nie przyjechać. A teraz były kilka dni. Było to na życie. Nie rozmawiamy. A jak nie było już. Panie przejmujcie. Więc nie mówmy czegoś takiego, że nie wiem, zabrakło komunikacji i nagle, nie wiem. Poza tym chodzi też jeszcze o plan odmian miejscowości. Przecież ten plan mógł być dziś już podjęty. A jak wcześniej mówiłem na wstępie, składając ten wniosek, można go w każdej chwili zmienić. Moglibyśmy na kolejnej sesji, sołtys zwołałby zebranie, zmieniłby, wpisałby halę sportową i nie ma problemu. Państwo podejmujecie uchwałę, zmieniamy plan odbudowy miejscowości. Dlaczego na przykład została niejako podważona uchwała zebrania miejskiego? Tak naprawdę Państwo radni pokazali po prostu, że nie liczą się z uchwałami tych tak najmniejszych jednostek samorządu, jak i są sołectwa. Myśmy tej uchwały zebrania miejskiego nie widzieli, nie czytali, więc jak to ma podejmować w ciemno jakiekolwiek. Jeżeli byśmy się zapoznali z treścią, oglądalibyśmy plan odnowy, to byśmy wtedy rozmawiali o uchwalaniu, ale coś, co się nie widzi, mam podnosić rękę, że tak jest. Przepraszam, 7.03 było zebranie, 8 była złożona uchwała, protokół, wszystko. Plan odnowy miejscowości było z posłami przewodnimi, żeby po prostu na najbliższej sesji to było już. Może ono do pani przewodniczącej, jak do wójta. Ja powiem trochę, bo tak zostałem też zahaczony. Ja tutaj bym nie kruszył kopii, bo to tak. Raz, że troszkę mamy nieporozumienia ze względu na statut, bo gdy będziemy już mieli nowy statut i dobrze się stało, że w końcu żeśmy powołali tę komisję, to będzie jasne, by określało, jak mamy wnosić te uchwały i nie będzie żadnych znaków zapytania. A poza tym, jeśli chodzi o to, co drugie pan radny mówi, no to mi się wydaje, że tutaj nie ma nic takiego, bo tak. I będziecie mieli boisko, i będziecie jeszcze mieli salę lub halę. Mówię, ja za nią nie byłem. Proszę wierzyć, że Andrzej Górecki, ja za nią nie był, uważam, że nie. Ale jeśli wójt się ofiaruje, że zbuduje, no to tylko klepać mi się wydaje. Jeśli ma kasę, niech buduje. Jaką tylko? Zapytanie tylko jaką. Ale jeśli ma,
To tylko chcieć. Nie kwestionujemy, to jest super. Jak nie chcecie, to my. Dlaczego na... Ale nie można to zmawiać, przecież radny mówi, że chce. Po co to pan wójt podnosił, to ktoś podnosi, że jak nie chce, to nie. Nie ma mowy o tym, że ktoś nie chce. No to jest dobry, to jest wiele. Chce i obiecuje, że da. Natomiast chodzi o poważne traktowanie zadania. Ale tutaj przepraszam bardzo, dla porządku i dla rozjaśnienia, bo kolega Andrzej powiedział, że będzie nowy statut, to po wyjaśnieniu. W obecnym statucie, jeżeli Państwo znacie, to jest zapisane, kto ma możliwość wnoszenia projektów uchwał. No i my teraz, jeżeli coś będzie mówić źle, albo znacie statutu, to proszę nie pomagać. Tam jest wnoszą, że może wnosić wójt, może wnosić radny, prawda? I taka propozycja, aż taka, taki projekt był. Radny wniósł projekt uchwały na ręce Pani Przewodniczącej, bo Pani Przewodnicząca organizuje sesję, prawda? I ustala program. Pani Przewodnicząca nie dostała programu? Nie, nie dostałam projektu uchwały. Nie dostała Pani? Nie. Wniosek. Wniosek jest, projekt uchwały też jest, nie ma to problemu. Ale dostałem, czy nie? Nie, dostałem. Nie, uchwały? Panie Marcinie, o jaki projekt uchwały chodzi? Projekt uchwały Rady Gminy? Projekt zatwierdzający plan odnowy miejscowości. I to jest Rady Gminy uchwała, taki projekt przygotowany dla Rady? Gdzie to? Lubi Pan go złożył do Rady? Rady Gminy? Nie. Nie ma. Gdzie teraz tego trzeba okazać, było składane. Gdzie? Można to zobaczyć pod pieczątką. Gdzie mówię to nie własnym. Pana sekretarza, pan to zna, to jest tak, pismo. Ale jest pieczątka. Papiery z zadania wiejskiego. Przy sobie, to nie dotarło ani do radcy prawnego, ani pieczątka. Ale zaraz jest pieczątka, no to co, dokumenty giną w gminie? To tak się wybiło. Tak nie można robić. Jest potwierdzenie przyjęcia dokumentu, tak? Sekretariat, czy kto to przyjął? Czyli sekretariacie go przyjął. Przewodnicząca, można 5 minut przerwy? No tak. Nie, no to jest poważna sprawa. Można 5 minut przerwy? Proszę. Teraz wnioskuję 5 minut. Posiedzenie, bo się nie da. Szanowni Państwo, nie mamy żadnych podejrzeń, ja muszę tutaj, poproszę Panią Medę, żeby się ustosunkowała dobrze do tego, do tej zaistniałej sytuacji. Bardzo proszę. Tak jak Państwo macie w statucie, tak, który znaczy w Państwa statucie jest wskazany tak, do inicjatywy ustawodawczej, na której Pan Radny Renat wskazał, tak, jest to wójt, radny i komisja. Inicjatywa ustawodawcza w moim mniemaniu polega na tym, że przedkłada się projekt uchwały, jaka chcemy, żeby była podjęta. W statucie Państwa również są dodatkowe wymogi, takie, że pod względem formalnym, czy ona prawda, ma elementy uchwały, tak? Wójt tutaj sprawdza i pod względem prawnym i formalnym sprawdza to kancelaria. No, nie wiem, bo ja tutaj prawda, nie jestem tutaj liczona dokładnie jak to było, ale na tyle ile słyszę, tak, nie wpłynął projekt uchwały. Wpłynął wniosek do Pana Wójta o to, żeby była przygotowana taka uchwała. To należy traktować jako wniosek, a nie jako inicjatywę uchwałodawczą, która wynika z Państwa statutu. Przepraszam.
Tak, oczywiście, że może jako wniosek, natomiast to nie jest wniosek jakiegoś Marcina Gogolewskiego albo Janka Kowalskiego, tylko to jest wniosek zebrania miejskiego. Było tam 35 osób, to stanowi 1/6 sołectwa, które podjęło taką uchwałę i ono się zwraca do wójta. Ale jeszcze raz tylko napomnę o tym, że sołectwo, czy tam Rada Sołecka, czy wybranie sołeckie nie ma inicjatywy uchwałodawczej. Nie ma. Dlatego wybieramy. Tak, i tu w związku z tym takie dostrzeżenie są przewodnie do wójta. Proszę o przygotowanie uchwały zatwierdzającej plan odnowy miejscowości Stare Orzechowo na lata 2012-2019, tak aby znalazła się w porządku sesji, która odbędzie się w marcu 2012 roku. Plan odnowy miejscowości Stare Orzechowo na lata 2012-2019 został przyjęty przez zebranie miejskie 7 marca 2012 roku. I tak, 7 marca to tak, to był termin przed wszystkimi komisjami. Dlaczego, są pytanie, dlaczego ten plan z tym wszystkim nie trafił na żadną jakąkolwiek komisję? Po prostu ta uchwała gdzieś sobie zawisła. Szanowni Państwo, to co powiedział Pan Radny, nikt tego nie anuluje, tylko uznałem za zasadne, jeżeli mamy zagrożoną inwestycję na terenie sołectwa, obrać inną kierunek działania, czyli to, co tłumaczyłem Pani Sołtys. Nikt nie, wręcz jesteśmy zadowoleni z inicjatywy sołectwa, nikt nie anuluje zasadności wszystkich punktów, które zostały wyjechane do miejscowości. Jak najbardziej będę wnioskował za radę, żeby ten plan został przyjęty, tylko proszę zrozumieć, że mam pewną możliwość, jeżeli jest duża inwestycja, to zaproponowałem inny kierunek, że dzisiaj, jeżeli sala sportowa w Orzechowie uzyska akceptację, wystosunkuję pismo o decyzji do Pani Sołtys z prośbą o rozważenie, żeby do tego planu dać podatkowy błąd i wtedy podjąć uchwałę radnej gminy. Taką kolejną zaproponowałem i Pana wniosek o przygotowanie nie jest jednoznaczne, bo jakby Pan włożył swoją inicjatywę uchwałodawczą, że Pan jako radny składa projekt uchwały, no to byśmy wtedy go formalnie głosowali, tak? Jako Pana inicjatywa. A jeżeli Pan się zwraca do mnie, to ja mam prawo wyboru, czy Pana propozycja jest przeze mnie akceptowana. Co do zasady, tak, nikt się nie sprzecza, że Plan odnowy bardzo dobrze, że powstał z inicjatywy odnowy, bardzo dobry dokument, tylko proponuję inne rozwiązanie, żeby jeszcze dać punkt na salę sportową i wtedy dopiero przedstawić do Rady Gminy. To samo, tylko w innej kolejności i w innym trybie. I myślę, że to jest oczywiste. Ale można było ten plan równie dobrze przyjąć teraz w takiej wersji, jak jest. Można, tylko proszę zrozumieć, że ktoś może mieć inne zdanie. Proszę zrozumieć, to nie, czy Pani Panu nie mogę. Moja decyzja była inna, w innej formie. A że można było, to można, ale proszę zrozumieć, że ja podejmuję decyzję dla siebie. Znaczy bardzo skutecznie podczyta Pan inicjatywy oddolne, bo Pana... Nie, bo to się do tego sprowadza, bo Pan ma inne zdanie. A to jest zdanie wspólnoty naszego samorządu miejskiego, które coś by generowało. Dlaczego nie można się komunikować w tej sprawie? Dziwne. Jeżeli bym wiedział o zebraniu miejskim, na pewno byśmy przedstawili... To się Pan obraził i postanowił Pan zadać tryczka w miejscu. To jest Pana zdanie, to jest kwestia nastawienia negatywnego, które emanuje od ustawy. Nie, tylko z tej dyskusji całej po prostu. Widzę, że wszyscy oprócz Panu mają te zdania, a Panowie mają prawo do swojego zdania, tylko jeżeli się różnimy, to proszę nie oczekiwać, że ktoś będzie zmieniał, bo... No i to jest Pan odpowiedź. Zebranie zawsze odbywa się w takiej formule, że zapraszamy przynajmniej przedstawicieli urzędu. Na pewno teraz mierzyłości by były mniejsze. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo pozwolicie, to jeszcze ja chciałam zabrać głos, ponieważ momencik, dobrze? Bo to wszystko się toczy wokół Orzechowa. Ja może chciałabym tutaj troszeczkę z innej strony. Chodzi mi do tego, że Pan Radny Wyszyński mnie poprze i nie jest to jakaś tam pretensja. Chciałam się zwrócić na taką pewną pomoc tutaj do Pana Kierownika Calaka również też. Chodzi mi tutaj o tą drogę, bo tak, mamy ładnie pięknie po Miechówku, czysto okazuje się, że jest droga, która prowadzi na Stanisławo. Jest to taki ten łącznik na dole. Jak się, proszę Państwa, jedzie, to jest po prostu kupa śmieci. I wierzcie mi Państwo, że tam na samym dole ludzie chodzą i wyrzucają śmieci, po prostu zostawiają te śmieci. Nie wiem, Pan Radny Szyński ze Stanisława wie, bardzo dużo ludzi jeździ tamtędy rowerem, bardzo dużo ludzi chodzi tamtędy pieszo, z Nowego Mosmina nawet.
i naprawdę jest taki śmietnik, że no, chciałabym tutaj jakąś pomoc w rozwiązaniu tego problemu, bo jedziemy do kościoła przed torami po prawej stronie, każdy spojrzy bez komentarza. Rzeczywiście, teren jest mocno, to teren jest rzeczywiście mocno zaświecony, a jest to miejsce ustronne, takie, gdzie nie ma budynków, nic jakby nie ma... Ale to wszystko jest wycięte i to jest tak po prostu na talerzu. Są częścią, nie ma żadnego nadzoru. Jeśli to przybywa, jest to coraz więcej. Panie Przewodnicząca, już zwracałem się, nie wiem, 2 lata temu, może 3 lata temu do urzędu z taką produkcją, żeby regulatorowi porządek. To jest trzeba na to powiedzieć, że nie jest to teren gminy, jest to teren kolejowy, rozpoznaniem. No i tutaj jakby środki gminy nie będą w żeby dać teren przodem. Więc jeśli coś się zmieniło, to pani dzisiaj tutaj oczywiście bardzo gorąco się opiera wniosek. Ale są jakieś tam opracowania społeczne i uważam, że wcale nie wiem, jeżeli by była taka mowa, Bo, szanowni Państwo, tak naprawdę jest to te sprawy, ale proponowałbym szukania rozwiązań, bo udaje się ten teren sprzątnąć. Może trzeba rozmawiać z właścicielem o podpisaniu ewentualnie jakiegoś rodzaju porozumienia, czy to z panią przewodniczącą, ale cieszę się, że ta świadomość, że jest to teren kolejowy i odpowiada za ten teren właściciel. My jako samorząd pomiechowski próbujemy takie problemy rozwiązywać, bo przez lata udaje się po prostu sprzątać te tereny. Właśnie takimi inicjatywami, czy są to akcje sprzątania świata, czy właśnie poprzez osoby, które mają do zadowolenia wyrobić, czy na przykład jedna dyrekcja podpisujemy porozumienie i te tereny z pasów drogowych nie w naszym zarządzaniu da się sprzątać. Więc cieszę się, że duża świadomość, że jest to teren niegminny i nie należy to do nas, ale nie zdarzyło się, że po prostu takich problemów nie rozwiązujemy. Ostatnio złożyliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji, na przykład przy trzecim forcie, ten teren, co jest nieporządkowany, taki powstał parking tymczasowy i też wystąpiliśmy z wnioskiem do zarządcy, żeby rozwiązał tą istotną kwestię. Więc jak najbardziej przyjmuję wnioski radnych. Cieszę się, że rozumiemy się, że nie jest to teren gminy, ale znajdziemy rozwiązanie, jeżeli nie sprzątnie tylko PKP, innymi sposobami, żeby się dało te śmieci sprzątać.